prawie pół roku. Przede wszystkim zaprosić takie ekipy, zostały zaproszone. Pierwsze zgłoszenia to było 27 krajów. Troszkę pokrzyżowały się plany ze względu na to, że sytuacja na świecie, niektórzy nie dostali wiz i tak dalej, może być za późno, może gdzieś tutaj, no ale też jest sytuacją, która związana była z różnymi tam, jak to się mówi, sytuacjami na świecie, ale i tak dopisała. Ponad 200, niektóre jako w ostatniej chwili też nie dojechały, ale i tak, jak mówię, no to jest dwa razy więcej jak było wcześniej, a za kraje też trzy razy więcej prawie jak było wcześniej. Po raz pierwszy jesteśmy w turnieju jako EUBC. I mam nadzieję, że w tej chwili będzie tylko wzrastać, jak do tej pory pierwszy raz. Mam nadzieję, że się wszystko będzie grało po pierwszych, jak to się mówi, koty za płoty i wszystko będzie się dobrze. Z sytuacją, że no, 5 dni mało było i trzeba zrobić 2 ringi. Po prostu dla organizatora to jest trochę utrudnienie, bo to były w ostatniej chwili decyzje. Wiele atrakcji było zaplanowanych przy jednym ringu i wiele rzeczy innych, natomiast niestety, jak można powiedzieć, chyba 4. rok w tej hali jest i coraz bardziej i ekipa tutaj na Jasnej w Gliwicach nam sprzyja, jeżeli chodzi o halę i zaczynamy się po prostu wspólnie dogadywać. Myślę, że to jest dobry obiekt do robienia takich turniej. Jest to nowoczesna hala, co prawda na tej starej hali to jeszcze było, czuć było moim potem i kilku innych moich kolegów i wielu innych sportowców, bokserów, no ale tam jeszcze kobiet nie było. Na tej nowej hali kobiety już są i boksują i to jak widać same kobiety. Cieszę się z tego, że osoby, które przyjeżdżają, chcą przyjeżdżać i coraz szerszy zasięg jest tego wszystkiego. Mam nadzieję, że wzajemna współpraca, bo tylko w ten sposób można osiągnąć wiele. Dobre organizacja i wspólna organizacja, nie tylko dla kobiecego boksu, ale dla całego boksu będzie dużo lepiej, jeżeli nawzajem będziemy współpracować i dążyć do tego, że będzie perfekcja. No jak widzisz, jestem luźny już teraz, nie? Już mogę luźno rozmawiać. Co prawda wczoraj byś tego ze mną nie mógł tak porozmawiać, ale jak to się mówi, trzeba zagryźć zęby, wiele rzeczy trzeba przełknąć i współpracować z ludźmi, bo to są ludzie i każdy może zrobić jakiś błąd, czy ja, bo ja szczególnie mówię, że ja dużo błędów popełniłem i mam nadzieję, że dużo się nauczyłem przez te błędy, bo to nikt, kto nie robi nic, nie robi błędów. Ja dużo zrobiłem i myślę, że dużo błędów też. Coraz bardziej to wszystko wygląda, mimo wszystko, że gdzieś tam z boku widać, może ja widzę to i osoby, które to widzą, że gdzieś tam zamieszanie jest, ale tak ma być. Właśnie o to chodzi, że to nie ma być poukładane, to ma żyć, to ma być tym, że ludzie tym żyją, że chcą to robić, bo jak będą poukładane jak klocki, to będą leżeć jak klocki, robić jak klocki i nic z tego nie będzie. A jak mają ten uśmiech, tą radość, troszkę takiej adrenaliny, które będzie ich do czegoś po prostu chcieć się robić, bo wiedzą, że przy okazji mogą zrobić błąd i nikt ich na to nie okrzyczy, bo ten błąd nie jest niewielki, niezauważalny, jak przez wiele osób mówi, że to wszystko świetnie. No, było tak, to się mówi, kilka błędów zrobionych, może ktoś nie zauważył, ale jest sytuacją taką, że warto to robić, dlatego, że to coraz bardziej lepiej nam to wychodzi. Cieszę się, że wspomniałeś o pewnych rzeczy bez sponsorów, a szczególnie bez miasta tego by się nie odbyło. To kiedyś ktoś powiedział, że damy Wilkowi możliwość, bo gdzieś tam ktoś zaczyna cośkolwiek, coś tam zrobić, damy mu salkę, to się uspokoi, nie będzie wiedział co robić. Sam bym tego nie zrobił, ale jak powiedziałeś, ja współpracuję z ludźmi. Jedni przychodzą, drudzy odchodzą, trzeci coś tam jeszcze inni zrobią i każdy gdzieś tam coś dorzuci, dość pomoże i to jest. Mimo wszystko, jak widzisz, no, po chwili wczorajszego jakiegoś zdenerwowania i tak dzisiaj uśmiech jest na twarzy i wszystko jest dobrze i się to układa. I każdy chce być ludźmi takimi możliwe, że jak ja, mimo że wilkiem jestem i na wielkim, jak to się mówi, na mnie, ze mną się ciężko współpracuje, ale ja dążę do tego, żeby było coś coraz lepiej i w tym momencie jest to, że moja osobowość przyciąga ludzi, jak zauważyłeś. Gliwice kojarzą się z dobrym sportem, po to, że Gliwice to jest, przypuśćmy, potencjał tak samo wielu, wielu sportowców, którzy nie tylko w boksie, ale w innych dyscyplinach po prostu wzrastają. I jest to duży wkład miasta w rozwój sportu w Gliwicach. I jest to, myślę, że nie może w tym roku, nie na drugi rok, ale w najbliższym czasie w Gliwicach będzie jeszcze dużo lepszy sport i poprzez sport zajdziemy daleko jako Gliwice, jako region, jako Polska.